Cześć kochani, witam was na vlogu. Ja właśnie jadę do pani kosmetyczki i muszę jeszcze pozałatwiać parę spraw. Także właśnie wyjeżdżam. Tatuś mnie wypuści. Obiad ze sobą nawet wzięłam dzisiaj, żeby nie być głodną. Pogoda dzisiaj jest, kochani, bardzo ładna. Jakby ktoś pytał, to mam telefon na statywie, także spokojnie. Rączki mam tu na kierownicy. Naprawdę jest bardzo ładnie dzisiaj i bardzo chętnie bym poszła sobie na spacerek, ale z racji, że no muszę pozałatwiać parę spraw, później jadę na siłkę, no to po prostu nie ma opcji na spacer. Jest naprawdę pięknie, już się nie mogę doczekać, jak będzie wiosna, kochani. Aj, bardzo bym już chciała wiosnę. Słoneczko, spacerki w bluzie. Już niedługo. Ale jest ładnie, kochani, sami zobaczcie. No przepiękna pogoda. Jak to człowieka może cieszyć taka piękna pogoda? Słoneczko, aż chce się żyć, kochani. Kochani, całą drogę po prostu się wlekę za tym ciężarowym z drzewem. No ale cóż, nawet skręca tam, gdzie ja. Albo ja za nim. Też tak może być. Ciekawa jestem, mam tak naprawdę 7 minutek, ale na spokojnie się wyrobię. Ja zawsze sobie wcześniej wyjeżdżam, żeby jechać pomalutku, bezpiecznie. Także mam nadzieję tylko, że gdzieś zaparkuję, bo na ulicy Pocztowej w tych godzinach to czuję, że będzie problem. Czuję, że będzie ogromny problem. W ogóle dobrze ja pojechałam? A, dobrze pojechałam już. Czasami mi się te ulice mylą. Mam nadzieję, że mi się uda. Ciekawa jestem. Jeszcze chce mi się do ubikacji, ale to już chyba tam się po prostu w salonie załatwię. Nie mów, że on też będzie skręcał tu, gdzie ja. Nie. Nie, nie, nie. Dobrze, proszę jechać. Proszę tam z tyłu stać i czekać. O, pan mnie przepuścił. Dziękuję bardzo panu serdecznie. Bardzo dziękuję panu. Bardzo pan uprzejmy. Sami widzicie. No nie. Jak nic, nie ma gdzie zaparkować. Chyba wjadę po prostu na ten duży parking, bo nie będę 10 razy tu objeżdżać, bo po prostu nie mam już na to czasu. Tutaj mogłabym, ale też no tak niezbyt. Niezbyt. Dobra, skręcam sobie po prostu tu na parking i tyle. No i siema nara. Musimy się jakoś minąć. Miniemy się, proszę się tutaj nie krzywić. Będzie gicior. Dobra, ja sobie po prostu objadę ten parking. I tam jest takie fajne miejsce. To sobie zaparkuję, tam nawet ostatnio parkowałam. Także git. Kościółek, jak ładnie widać. Ta ta tam. Ja będę pierwsza, bo ja tutaj. Pierwsza byłam. Dobra, mamy miejsce i lecę teraz szybciutko do pani kosmetyczki. Nie, już jest taka pogoda, że po prostu przeciw słoneczne okularki by się przydały. Ja sobie tutaj przejdę. I powiem wam, że na styk będę akurat, bo mam chyba 3 minutki. Myślę, że na czas mi się uda. Dobrze, że szybko wyjechałam, kochani. Jest naprawdę zawsze problem, żeby zaparkować. Ja nie poszłam za daleko. Nie, dobrze. Jest na samym początku. Także szybciutko zmierzam. Mamy godzinkę. 2 minutki jeszcze mam. Także elegancko. Kochani, właśnie wyszłam od pani kosmetyczki. Mam takie paznokietki, elegancko, to pokażę bliżej. Bardzo jestem zadowolona po prostu, bo wszystko elegancko, bardzo przyjemnie, spokojnie. I teraz idę sobie do piekarni, bo muszę zjeść obiadek przed siłownią. Jeszcze muszę pozałatwiać parę spraw, jeszcze mam zajęcia indywidualne. O, jak się piesek cieszy.
ale się cieszy. Denerwowany, bo go wyda. Także idę, kochani, do piekarni kupić sobie jakąś bułeczkę, po prostu do gołąbków, które mam ze sobą, i po jakąś herbatkę. Tylko że ja nie wiem. Dobra, dalej jest po prostu piekarnia, także coś sobie wybiorę i sobie zjem w samochodzie obiadek. Bo żebym po prostu nie była głodna. Także wchodzimy. Elegancko. Dzień dobry. Kochani, kupiłam sobie latę i bułeczkę kajzerkę. Niestety nie było kapuciny i pani mi jeszcze zważyła tą bułeczkę, bo poprosiłam. Niestety pani chyba miała taki zły humor. Ja tam próbowałam coś zażartować, ale niestety się nie udało. Także jeszcze pokręciłam, bo nie powiedziałam, że chcę na wynos. Ale no nic. Także teraz sobie wsiadam do samochodu, zjem sobie, wypiję kawkę. Miałam ochotę na herbatkę, ale niestety nie było, ale to nic. Jest kawka, jest cieplutka, także będę zajadać. Gołąbeczki moje. Zjem sobie gołąbeczki. Co ja tu mam? Pani da cukier, ale gdzie tam, ja nie słodzę teraz, proszę panią. Ale cieplutko tu w samochodziku, o, fajniutko. Także będę zajadać gołąbeczki. W ogóle próba kawy, czy dobra? Bardzo dobra. Bardzo dobra kawka. I się troszkę odsunę. Obiad w samochodzie. Dobrze, zajadamy. O, tak, kochani. Mamusia mi schowała, żebym tylko ty nic nie ubrudziła. O, nie chcę bardziej pokazywać, bo to się może źle skończyć po prostu. Gdzie to położyć? Może tutaj. I wcinam. Ale pachną ładnie. Muszę sobie tak po prostu gryźć, bo mega, mega dobre. Jeszcze do tego bułeczka. Ludzie się na mnie patrzą, co ona wyprawia. Bułeczka. Pycha. Pycha, pycha, pycha. Mega dobre. Zjadłam gołąbeczki, były przepyszne i przyjechałam sobie do Kauflandu, bo jeszcze mam czas. Herbatki chciałam kupić i one są naprawdę mega dobre. Już wam pokazuję, które to są. A tu są te herbatki i my na przykład, ale widzę, że tu nie ma różnych smaków, a nie są. Dobra, to tak, ta jest pyszna, dlatego ją biorę, tą pomarańczową. To jest w ogóle, z czego to jest? Jaka to firma? Tykane. Nie wiem, jak się to dokładnie, kochani, czyta, ale biorę pomarańczową na pewno. Cytrynowa też jest mega dobra, więc też biorę. I jeszcze jest bardzo dobra brzoskwiniowa, ale jej nie widzę. Także cytrynową biorę. Oj, dobrze wrzuciłam? Okej. No i niestety nie widzę tutaj tej brzoskwiniowej. A, no nic. To chyba tyle. Bo jeszcze mamy inne herbatki, więc biorę te dwie i one są po 5 zł, ale są naprawdę, kochani, dobre i wam polecam. A najbardziej wam polecam brzoskwiniową, później pomarańczową, a na końcu właśnie tą cytryną. O nie, kochani, zobaczcie, jest. Jest, jest, a mówiłam, że nie ma. Ta jest też bardzo dobra. No, także mam trzy smaki. Pomarańczową, brzoskwiniową, znaczy brzoskwiniową, pomarańczową i cytrynową biorę. Jak będę jechała do mojej pani psycholog, to też jej właśnie jedną wezmę, żebyśmy się napiły, bo ona też właśnie często mnie herbatką częstuje, więc żeby sobie spróbowała. Jeszcze tu jest jakaś mięta, pomarańcza i mango. Ostatnio, kochani, my strasznie herbatki takie lubimy. Też może być ciekawa. Dobra, wezmę też tą. Dobra, idę stąd, bo tu zaraz nakupuję nie wiadomo ile tych herbat. Ale my, kochani, wszystko to wypijamy, także spoko. Także to się nic nie marnuje. Chlebek chyba nie biorę, mamusia nie chciała. Dobra, no to jadę dalej teraz sobie kupić jakieś puddingi.
a z racji, że nie chcę się po prostu, kochani, jechać już do Biedronki, to ja sobie wezmę te z Kauflandu, bo też są dobre. Co prawda tam mają 180 gram, nie 200, ale też są pyszne. No i oczywiście skyry. Tylko że widzę, że one są tylko waniliowe, a nie są tutaj dobra. Ten mój ulubiony smak. Więc biorę truskaweczkę. Trzy. Dobra, chyba tyle, bo jeszcze mamy w domku. No chyba, że jeszcze jedną truskawkę jest tu gdzieś. Dobra, tu są. Trzy, cztery. O, oj. No i teraz jadę na te puddingi. Są te puddingi i one też są naprawdę dobre, ale mnie tylko czekolada z nich smakuje. Tylko, że one mają o 20 gram po prostu mniej, ale są bardzo dobre w Kauflandzie, polecam Wam. Jak nie ma Biedroncy, to te też są super. Jadę do kasy, kochani. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym tu nie przyszła na te wszystkie smaczki dla piesków. One kochają, po prostu uwielbiają wręcz te sticky. I ile ich tutaj jest? Dobra, wezmę im te. Także mam nadzieję, że będą zadowolone. I jeszcze im tu wezmę jakieś smaczki. I może coś nowego? Bo ostatnio cały czas jadły te same. Chociaż nasze pieski to jak się do czegoś przyzwyczają, to później nie bardzo chcą coś innego jeść. Nie wiem, co im tutaj wziąć. Co tu ciekawego mamy? Tu są jakieś. O, one to jadły, więc to im wezmę. A miało być coś innego, ale bardzo lubią to, więc to biorę, bo ostatnio tego nie było, więc biorę. Dobra, kochani, jestem na siłce. Teraz sobie wszystko szykuję. Ręczniczek, picie, wiadomka. Przybrałam się już w dresiki elegancko. O! Ała! No. Już sobie schowam kluczyki. Lecę ćwiczyć, kochani, akurat fajnie, bo nikogo nie mam w szatni, to mogę dla Was tu nagrać. Pyk, pyk, pyk. I elegancko. Biorę Was ze sobą. Przepraszam bardzo za ten palec w środku. Tak wygląda szatnia. No. Także zamknę sobie teraz. Jeszcze chusteczki muszę wyjąć. I lecę ćwiczyć, pakować. Szybko, szybko! Ruchy, ruchy, kluchy leniwe. Idziemy, kochani, z tatą na zakupki do Biedry. Także mamy listę zakupów i nas mamusia wysłała. Także tatuś otwiera bramy, ja wyjeżdżam. Jeszcze jestem troszkę przeziębiona. Czuję tutaj w zatokach. Staram się rozruszać. Jeszcze jest mi troszkę ciężko. Ale ta grypa naprawdę mnie zmiotła, powiem Wam, kochani, także dbajcie o zdrówko. Ja czapeczkę oczywiście po siłowni nie zawsze zakładałam, nie zawsze się ubierałam, no i później skutki są, jakie są. No, także wykręcę sobie. Dzień dobry, listonosz jechał. O, tatusi troszkę, tatusio, tatusi, tatusiowi troszkę podjechałam bliżej, żeby miał. Łączymy sobie awaryjne, żeby wszyscy widzieli, że stoję, żeby mi nie wjechali w tył. Chociaż u nas takiego dużego ruchu nie ma, kochani. Zapraszam. Zapraszam. Ależ proszę. Naszą gwiazdę. Nie gwiazdosz. Ubieraj się. Ubieraj się. Znaczy zapinaj się. Musisz jakieś tulipanki dla mamuni wybrać na Dzień Kobiet. Biało-czerwone, w barwach narodowych. Nie. Ja Ci mogę podpowiedzieć. To nie podpowiadaj. Kup mamusi żółte. Żółte, o, to jest zazdrość. Tak? No ja. Naprawdę? No naprawdę, no. Nie wiedziałam, ale moje są na przykład żółte, ja bardzo. Dobra, no to kupam je czerwone. To jest miłość. Fu, fu, fu. Fu, fu, fu. Fu, fu, fu. Trzeba jechać pomalutku, bo nie mamy pieniędzy na mandaty. A jaki my film jutro jedziemy? Powiedz mi tytuł. Nie wiem. Bo nie wybierałem. A wiesz, że ja też tytułu nie pamiętam? Też nie pamiętam tytułu, tato.
to jakiś nowy, czy epokowo stary? Nie, to jest jakiś nowy, nowy, komedia polska. No. Żebyśmy wszystko dobrze słyszeli i rozumieli. No. Tylko zapomniałam, na pewno gra pani Izabela Kuna, którą lubię, aktorkę, więc fajnie. Nie, nie znam. No ja ją kojarzę z różnych tam, wiesz, produkcji filmowych. Bardzo, bardzo dobra i fajna aktorka. To ty w tym półświatku tego... Nie, no tylko... Filmowców, wiesz, nie jest, obracasz się? Nie, tylko że oglądam. I bardzo ją lubię. I też bardzo lubię panią Agatę Kuleszę, ale niestety ona chyba nie gra. Ja taką ci historię opowiem o pani tej, o pani Izie. O pani Izie. Kunie. No tak, tej aktorce, słuchaj. Historia, kochani, posłuchajcie. Nasza znajoma, nie będę mówiła jak ma na imię, bo może sobie nie życzyć. No tak. Była taka sytuacja, że byłam u niej w Warszawie. Ona jeszcze tam studiowała. No i kochani, ja chodziłam do podstawówki i tak bardzo chciałam panią Izabelę spotkać. Powiedziałam, że ona gdzieś niedaleko mieszka jej. No i pojechałam do domu i ona mi mówi, że jak już pojechałam do domu, na drugi dzień ją spotkała w sklepie. No i ta nasza znajoma, wiecie, no dorosła kobieta, chciała kupić sobie papierosy. A że bardzo młodo wygląda, tak samo jak ja, to po prostu nie chciała pani sprzedawczyni sprzedać jej tych papierosów. Rozumiem. No i ta pani Izabela Kuna jej kupiła. Kupiła jej, a ona po prostu, ta nasza znajoma, poszła do mieszkania, dała pieniądze i zapłaciła i jeszcze razem zapaliły papieroska. No widzisz. No. Także mega. Mega. Do czasu, jakbym coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. To powiedz mi jedną rzecz. Mhm. Oprócz kwiatków. Kwiatków, nie kwiotków, ty. Kwiatków. Masz jeszcze coś jeszcze zakupić, tak? Tak, normalnie takie zakupy spożywcze do domu. Typu chleb, typu aktimelki. Jesteśmy, kochani. Dojechaliśmy. Śmy. Patrz, jak się samochód zachlapał. Przywiozłam go, a nie przyjść. O, tato, torbę ci dam. Bo pytałeś o torbę. A jak mnie zaaresztują? Dlaczego? Dobrze, przyjechałem na rozwój. Dobra, chodź tatusiu, idziemy. Nie mamy, wiesz, na tyle też zakupów, żeby brać, no, wózek, nie? Można wziąć wózek. No przodem, przodem proszę. Zobaczymy, jakie są kwiatki. Ono dużo jest. O, jakie ładne! Zobacz, ile tulipanów jest. Chodź. Kochani, tatuś wybrał czerwone tulipanki dla mamusi, dwie paczuszki, a dla mnie wybrał fioletowy. Dlaczego? Fioletowy czy bordowy? Nie no, fioletowy wybrałeś dla mnie. Dlaczego? Dlaczego? Bo ci lubię. Nie, bo to jest mój ulubiony kolor. Ale wybrnąłeś. Dobra, idziemy dalej. Na pewno musimy wziąć pomidorki koktajlowe, których nie widzę, a tam są chyba dalej. Nie, 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 tu są. Toś nie te. Co to tyle kosztuje? 15? Nie, to luzem tyle kosztują. My bierzemy, tatuś, te, mama chciała. Idziemy teraz, kochani, po aktimelki. Aktimelki, aktimelki. Gdzie one są? O, są tam dalej. My, kochani, ostatnio strasznie z mamą lubimy granatowe. Znaczy nie granatowe, tylko granat Actimel. I to są te. O, może sięgnę. Pyszne są po prostu. O! Dobra. Actimelki. O, pokaż, tatuś, jakie kiełbaski wybrałeś. O, takie. Tatuś bardzo lubi. I mamy tu taką szynkę konserwową jeszcze zapakowaną. I chlebek, 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 już momencik. Jest chlebek rodzinny, a bułka fitness też jest. Ok, czyli bierzemy tą bułkę fitness i ten chlebek rodzinny.
Nie wiem, czy będzie moje ulubione akurat, bo kochani, idziemy sobie tu na picia. Ale nie ma w ogóle tutaj chyba Oshi. Jest, ale niebieskie, a nie mam w ogóle ochoty na to niebieskie Oshi. No to nie. Nie biorę. Chce mi się w ogóle strasznie, kochani, coli, ale coli oczywiście zero. I sobie chyba taką małą po prostu wezmę, bo mega mi się chce. Ale nie wiem, czy jest. Jest, ale tylko taka duża. Nie, jest mała. Dobra, to wezmę sobie taką jedną małą kolkę. O. O, kochani, zrobiliśmy zakupki z tatą. No i praktycznie nic nie kupiliśmy, a zapłaciliśmy... Ile? 150 zł prawie. Cały bagażnik kupiłaś i mówisz tego. Tam. Nic nie kupiłaś. No Jezu, aktimelki, chleb. No widzieliście, kochani. No i za to tyle pieniędzy? Boże, bardzo drogo jest, kochani. No i te tulipanki. Dziękuję, że mi kupiłeś. Fioletowe mi tata kupił, kochani. Mamusi kupił dwie paczki takich, czerwonych. Super, postawię sobie w pokoju. Dziękuję. Nie paczki, Buzi, tylko dawaj. Wioski. Au. Dobra, jedziem. Jedziem, jedziem. Teraz trzeba uważać. Poczekaj. O. Patrz tam, czy coś nie jedzie. Z prawej, tatu. Nie jedzie, nie jedzie. Śmiało. Śmiało, to ja mogę... Aleś sobie pani narobiła. Co? Nic. No, nie żartuj sobie. Co? Dobra. Ale ty żartujesz. W ogóle nas spotkały Wicki i się, ja się odezwałam do tych dziewczynek, ale one uciekły. Ojojoj. Ale chciały podejść biedne. Widocznie groźnie wygląda. Nie, one... Może chciałaś jakąś porwać jedną? Tato, chciałam po prostu im ułatwić tą sprawę, ale chyba utrudniłam. No. I niestety, później tam się wychylały, patrzyły tak fajnie, ale niestety nie podeszły do nas, ale ja się uśmiechnęłam do jednej i odwzajemniła uśmiech. Także chociaż tyle. Ale było czasami... No ty zamiast zakupy robić, to za... Co? Oglądasz się za dziewczynami, czy cię poznały, czy... Nie oglądam się, tylko to widać, tato, jak ktoś 10 razy koło ciebie przejdzie, ten sam. A też sytuacja była taka kiedyś, że ktoś na przykład nie podszedł i żałował tego. I później pisał, że nie podszedł, a później nas spotkał i podszedł do nas. I później podszedł. No. Także fajnie. No i wiesz, do ciebie tak śmiało dziewczyny podchodzą. No tak. Macie ten urok osobisty, co? No wiesz, że staruszek nie ma sił tutaj. Nic złego nie zrobi. Kochani, dzisiaj jest 8 marca, więc jedziemy gdzie, mamusiu? Do kina. Do kina, całą rodzinką. Tatuś funduje, tak, kobietom? Tak. Mam cały portfel. O, tak? O, dobrze wiedzieć. To na poszalejemy. Poszalejemy. Na zakupy nas weźmiesz? Tak, tak, tak. O. Trzymamy cię za słowo. Tak jest. Nawet pokażę wam, co możesz sobie kupić. Co możemy sobie kupić? O, widzisz, to mogłyśmy wziąć portfel po prostu, taty. Lżej by było. Ja będę was kontrolować. Dobrze. Dobrze. Złotą kartę. A na jaki film jedziemy? Na dobry. A tytuł? Tytuł? Znakomita komedia. Mama, wiesz, jaki tytuł? A... Masz ci los! No, no. Masz ci los! No. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja wybierałam. Będzie na mnie. Ja znam tytuł. No a ty? Nie, no chciałam zobaczyć, czy wy wiecie. To tajemnica była, to ja. O! Patrzcie, patrzcie. 3, 2, 1, go! Dawaj, 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 to dawaj. Tak, możesz wejść sobie, my jeszcze poczekamy chwilkę. To mamuś, my wejdziemy. To możemy sobie poczekać tu na mamę, chodź. Panie przodem. A
a nie jesteśmy już z tatą w galerii. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Także teraz czekamy na mamusię. No i idziemy na film, chciałam powiedzieć serial. I dzisiaj, kochani, jest święto, dlatego ja sobie wezmę Cole Zero. Wezmę sobie nachosy z serem. Nie jadłam ponad 2 miesiące, kochani. Nachosów. Co to jest? Takie chrupki. No, także sobie to wezmę. Nie lepiej kropkę chleba z maczem? Nie lepiej. A będzie smak cytryny, ogóreczkę? Nie, tu nie ma. Co? Także wezmę sobie, ono tak chyba z 400 coś kalorii ma, ja zjadłam 700 coś, także luz. Luz w luz. Raz na jakiś czas nie zaszkodzi, kochani. Tym bardziej wiecie, do kina, święto, dzień kobiet. Także stawiasz, tato, tak? Nie. Już nie? Porfa wam dam, żeby byście stawiały. Aha, dobrze, dobrze. Kubrania, co masz na sobie dzisiaj? Co masz na sobie? Kożuszek. Kożuszek, tu i mamusia, dzień dobry. Pięknie pani wygląda. Dziękuję. Idziemy. Tata już chciał, słuchaj, lecieć, a ja mówię, gdzie? Czekaj na mamę. Przecież powiedziałaś, że na dole. Śledzimy go za czym, gdzie tatuś pójdzie. Patrz, patrz, jak leci do tego kina. Widać biedny, że nie był dawno, nie? I ty mówisz, weź, nie weź, nie, nie weź, mówię, nie weźmij go. Do Tajczmana idziemy? Gdzie? Do Tajczmana. Słyszałeś, Tajczmana. Tajczmana, tato. Słyszysz? Tajczmana. Przodem. O mamo, takie są na siłowni schody. Tylko, że tak i tak trzeba pod górkę cały czas iść, a później wiesz, z góreczki. Tak szlapić. Widzicie, a tu się samemu jedzie. Nie ma takich zwykłych schodów, bo bym weszła tymi zwykłymi pewnie, no ale. Ale nie jest dużo ludzi, co, mamusiu? Ale piękna jesteś, mamunia. No myślałby kto właśnie. Kino Bambino. Chodź, tatuś. Nie no, tata, to naprawdę ładnie wygląda. Co ci bolą? Się do kina wysmarować Bengajem. Wszystkie miejsca byśmy wolne mieli. To jest, kochani, taka maść, jak ktoś nie wie, która... Tak, czuć nią strasznie, ale pomaga. Co byś nam kupił? Po co? Po co? Mamo już kupił nam. Żebyś odfrunęła? Żebyś odfrunęła? Dziękuję. Jej, się straszyłam. O, nawet samochód nam tata kupił, nie wiedziałam. Zobacz, stoi tam. I którą mamy godzinkę? Godzinkę, a 15.01, pół godziny jeszcze mamy. No to co chcecie mi kupić? Chciałam wam powiedzieć, że jednak na kot w butach idziemy. No. Na kota w butach. No, na kota w butach. Gdzie idzie buś? Chcesz kupić? Tak. To, a co, zjem teraz? Co? Zjem teraz? Nie, no teraz. To ja chcę... Dzień dobry. Dzień dobry. A, z tamtej strony. A, z tamtej strony. Dobra. To tak, poproszę nachosy. Tak? Małe 25, duże 30, mega 35. A małe jak bardzo są małe? Czyli tutaj mamy w gablocie do podstawy. Idę zobaczyć. Cię, kochani, przecież ja tego przez 2 miesiące nie jadłam. Ja cię i kolka zero. Pytałam się pana, dlaczego to nie jest w czarnym. Ale pan powiedział, że różne kubki mają. A mówię, na pewno zero, na pewno zero. Tak, tatuś? No. Poczęstuj się. Mamusia? Ja dziękuję. Też nie? A ja sobie spróbuję. Dobrze, dobrze. To na co dzień mam. Boże. Jak święto, to święto. Jak świętować, to świętować. Co? Leżę, no.
Kochani, wyszliśmy z kina. Jak ci się podobał film? Dobry. A i śmieszny, co? Tam jeszcze jest mama, zaraz ją dogonię. Mamo! Jak ci się film podobał? No super. Tak śmieszny był, nie? Taki. Lęki łatwiej przyjemne. Lęki szybko zleciał. Tak, co ty biegiem? Gdzie goniłam cię? Idziemy do ubikacji. Już wychodzimy z kina. Tato, halo! Halo! Bardzo dziękujemy za oglądanie tego vloga. Nie dzielimy się tą gotówką, sam biorę. A w filmie tam było z gotówką. Masz ci los. Tak, kochani, dziękujemy wam za oglądanie tego vloga. Prosimy was o subskrypcję, lajki, komentarze i jeśli chcecie nas wesprzeć, to macie w opisie, możecie nam postawić taką wirtualną kawkę, jak chcecie, nie zmuszamy, jak ty to mówisz. Ale przykro nam. Ale przykro nam będzie. Ale jakże przykro. Dziękujemy, a samochód jedzie, chodź na to. Dobrze kochani, dziękujemy wam bardzo za oglądanie, do następnego vloga. Mam nadzieję, że wam się podoba.